Niebywałe sceny na urodzinach Radia Maryja. Tadeusz Rydzyk poszedł na całość. Urodziny Radia Maryja zgromadziły prawdziwe tłumy. Wierni słuchacze katolickiego medium o Tadeusza Rydzyka wspólnie się modlili i skupiali na zadumie. Nie zabrakło jednak miejsc, gdzie można było wydać sporo pieniędzy. Niektórzy zdecydowali się na szczere słowa na temat tego, jak wygląda impreza w Toruniu od środka. Odbyły się 32. Urodziny Radia Maryja. Urodziny Radia Maryja to od wielu lat ważne wydarzenie w Toruniu. Tadeusz Rydzyk przyciąga do miasta prawdziwe tłumy. Nie brakuje również polityków, którzy głośno wspierają działalność katolickiego medium i publicznie wspierają działalność toruńskiego redemptorysty. Dziś 32. rocznica powstania Radia Maryja. To wyjątkowa rozgłośnia, która sama słucha swoich odbiorców. To radio, które zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary i polskich patriotów, lopisał Anna na portalu x.pl Anna Zalewska. Dziękuję ojcom redemptorystom z Torunia oraz całej społeczności rodziny Radia Maryja za dzieło, które tworzycie. Szczęść Boże, dodała była minister edukacji i europosłanką z ramienia PiS. W szeregach słuchaczy Radia Maryja nie wszyscy podzielają bezrefleksyjne wspieranie Tadeusza Rydzyka? Na pielgrzymów czekała nie tylko modlitwa, nie brakowało kolorowych stoisk. Urodziny Radia Maryja odbyły się w sobotę 2 grudnia w sali widowiskowej Arena Toruń przy ulicy Bema. Nie tylko modlitwa i miejsce do wspólnej zadumy spędzało organizatorom sens powiek. Zadbano o to, by słuchacze rozgłośni Tadeusza Rydzyka mogli zostawić na imprezie nieco pieniędzy. Nawet drobne kwoty mogły doprowadzić do uzbierania zawrotnej głowy, ponieważ około godziny 11 na hali w Toruniu zebrało się już niemal 10 tysięcy osób. Niektórzy skorzystali z transmisji urodzin Radia Maryja nadawanej przez TV Trwam. Nagrania z uroczystości znaleźć można na kanale katolickiego kanału na YouTube. Pomiędzy tłumem ludzi na urodzinach Radia Maryi nie zabrakło kolorowych stoisk. Można było kupić różańce, książki, gry dla dzieci, a nawet kosmetyki, które znaleźć można w internetowym sklepie ojca Rydzyka. Co więcej, głodni pielgrzymi skuszeni zapachem jedzenia mogli posilić się grillowanymi kiełbaskami. Chętnych nie brakowało. Co jednak naprawdę na temat urodzin Radia Maryja uważają jej słuchacze? Panuje zgodność, ale jedna z wypowiedzi wskazuje, iż o Tadeusz Rydzyk nie powinien brać swojej pozycji za pewnik. Zaskakujące słowa słuchaczki Radia Maryja. Dziennikarze portalu o2.pl zapytali uczestników urodzin Radia Maryja, jak oceniają organizację całego przedsięwzięcia. Niemal wszyscy chwalili to, co zobaczyli na toruńskiej arenie. Jestem pierwszy raz, jestem pod wrażeniem organizacji wydarzenia. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, mówiła dziennikarzom pani Krystyna z Gdańska. Tu są osoby niepełnosprawne, starsze, jesteśmy wszyscy razem. Nie ma podziałów na biednych i bogatych. Cieszę się, że udało mi się dotrzeć, dodał pan Andrzej z Krakowa. Pani Renata Spucka zdobyła się jednak na słowa, które mogą zaskoczyć. Jestem po raz trzeci. Widzę znajome twarze. Nie jestem tutaj dla ojca Rydzyka, tylko dla siebie, oświadczyła słuchaczka Radia Maryja. Nie wiem, dlaczego mówi się o nas źle. Nie jesteśmy złymi ludźmi, dodała kobieta.